Ale przecież tak trudno dostać się do szkoły teatralnej, tak łatwo z niej wylecieć. Czy już nie tak łatwo? Nie tak łatwo. To może dlatego, może trzeba tutaj Ja zawsze uważałem, że przesiew powinien być dużo większy. No ale to jest bardziej skomplikowany problem, bo nie wnikajmy w to. Ale dlaczego? Krótko mówiąc, czy jest tak, że te predyspozycje psychiczne, emocjonalne do tego bycia aktorem już można rozpoznać właśnie można, na takim wczesnym etapie, czyli etapie szkoły, czy to jest tak, można, że... Można. Kiedyś było, znaczy te relacje się odwróciły. Kiedyś można było łatwiej wychwycić kogoś, kto jest słabszy psychicznie, a w tej chwili o tyle gorzej, ponieważ przychodzi pewna część młodych ludzi, która ma taką energię i takie parcie, za przeproszeniem, na szkło. I na pieniądze. Że to oni w tej chwili rzeczywiście dyktują i narzucają nasz sposób ich odbioru. Mhm. I to oni są dominującą grupą. W tej grupie małej społeczności, takiej jednego rocznika, czy połowy rocznika. Natomiast kiedyś było tak, że ci, którzy właśnie potem dorobili się właśnie tak zwanej kariery, oni dochodzili do tego dłużej. Oni nie byli tak agresywni, nie byli tak ekspansywni w tym, co robią, tylko byli taką częścią, która dopracowywała się swojego. Czyli byli bardzo pracowici, bardzo nastawieni na to, aby się czegoś nauczyć. Teraz jest troszkę inaczej. Chcą zaistnieć po prostu. Chcą zaistnieć. Jak najszybciej się da. Tak, i to jest rzeczywiście... Nie, oczywiście zdarzają się bardzo utalentowani ludzie. To byłoby krzywdzące, gdybym powiedział, że generalizował, natomiast gdzieś jest pewien taki problem ogólny. Zresztą o tym się bardzo często rozmawia w gronie pedagogów, się o tym rozmawia. Istnieje taka, są próby jakby wypracowania jakby, nie wiem, nowych metod, żeby rzeczywiście próbować to ogarnąć. No ale to jest też presja świata zewnętrznego. Jak w tej chwili teatr funkcjonuje, w jakim kierunku on zmierza? To są pytania, na które w tej chwili jeszcze też nie ma za bardzo odpowiedzi. Czym ten teatr jest? Kim? Tak, bo to się, czego widz oczekuje? To jest taki okres, to znaczy długi już okres pewnego przewartościowywania celów. Tak jak kiedyś, pamiętam, pan powiedział w jednym chyba z wywiadów, że to też chyba kogoś cytując, że widz, że teatr musi trzymać jakiś poziom, ale to widz też musi być inteligentny. A teraz jak pan, jak pan gra, jak pan jest dla tego widza, czuje pan zmianę? Czy ten widz nadal jest inteligentny, czy jest inteligentny inaczej, czy to różnie bywa? No to ładne określenie jest, to inteligentny inaczej. Bardzo często to się tak tym się kończy, taką konstatacją. Natomiast rzeczywiście widz w tej chwili jest mniej wykształcony. Zdecydowanie mniej wykształcony. Ja rozumiem, że to są takie czasy, w których ludzie bywają z nich zmęczeni, potrzebują odpoczynku, relaksu, potrzebują się odprężyć i potrzebują w związku z czym lżejszego repertuaru. Ale niestety bardzo często bywa tak, że teatry tym gustom schlebiają, zapominając o tym, że istnieje jakkolwiek to, cokolwiek to znaczy, że istnieje coś takiego jak funkcja edukacyjna, która kiedyś była podstawą nadrzędną. Tak. A w tej chwili w gruncie rzeczy teatr tak też jakby jest pogubiony w tym wszystkim. Ja myślę, że to jest taki proces, który będzie się w jakimś sensie, po jakimś czasie pewnie modyfikował, bo jak zresztą wszystko, wszystkie procesy społeczne takie, tak zwane też, one podlegają presji, nie wiem, czasu, okoliczności, polityce, wszystkiemu, pogodzie. Ale czuje pan czasami, że gra do tak trochę w próżnię, że nie ma tego odbioru, że ta publiczność nie rezonuje, że jest...
Bywa tak. Że tak jest niefajnie. Nie, bywa tak. Bywa. Bywa tak, bywa tak. Bywa tak, bywa tak. I są to takie momenty dojmujące, powiem, że kiedy się słyszy czasami odbiór widowni i wie się, że ta widownia jest kompletnie nieprzygotowana do tego odbioru, reaguje bardzo powierzchownie, znaczy w takiej pierwszej warstwie, tej informacyjnej w gruncie rzeczy, a tej warstwie, która jest tą refleksją. Tylko co to znaczy, żeby ten widz się miał przygotować? Czyli co on miałby zrobić przed takim spektaklem? Czy to raczej chodzi o to, co powinien zrobić 20 lat wcześniej? Nie, ja myślę, że to jest... Ja pamiętam swoje takie doświadczenie pierwsze teatralne, kiedy no myśmy byli jednak przygotowywani do tego, żeby uczestniczyć w pewnym życiu kulturalnym. Szkoła, jak to się mówi, za moich czasów. Kiedy to było. Ale ta szkoła wtedy miała jednak pewną, w abstrakcji od czasu, w którym to się działo, ale pewne elementy edukacyjne funkcjonowały. Jednak funkcjonowały, poza wszystkim no, ludzie czytali. Ludzie czytali i to czytali tę dobrą literaturę. Na tej literaturze się całe pokolenia wychowywały. Potem nastąpiła jakaś taka dziwna zapaść i taka dziura, za przeproszeniem, która spowodowała to, że siedząc na stojąc na scenie, ja wiem, że na przykład jak gramy wesele, że 3/4 tego wesela nie zna. Nie zna. Po prostu nie zna. Nie mówiąc już o innych dramatach. Szekspir. No. Ale to przeszkadza? Czy w sensie panu jako aktorowi, czy można się od tego odciąć, zrobić swoje? Nie, i no tak oczywiście, jest dobrze, no nie mam prawa. Nie chodzi o to, żeby przerywać przedstawienie, tylko chodzi mi o to, czy to nie jest jakieś dołujące. No czasami to jest przykre, rozmawiamy o tym w garderobie. Że da się to. Rozmawiamy, to się da wyczuć. To się da wyczuć, bo siedzimy w garderobie i komentujemy tego typu odbiór sali. Ale to nie jest oczywiście też reguła. To nie jest reguła. No. Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i musimy się po prostu, nie to, że dostosować do tego czasu, tylko próbować z tym w jakiś sposób walczyć, znaczy rzetelnie robiąc to, co robimy, no, po prostu. To teraz płynnie przejdziemy do wyzwań, tak jak pan powiedział, że dalej są ważne, dalej są. Oczywiście. To jakie teraz? Co teraz jest takiego dla na tapecie? Mnie? Tak najfajniejszego. No ja czekam w tej chwili na tę premierę tego serialu w Kanal Plus. Mamy Kruka. Czyli znowu szwarc charakter. Szwarc charakter, aktorzy to lubią. To jest sam miód zagrać taką rolę. Bardzo czekam na to. Przede wszystkim cieszę się, że pracowałem z Maćkiem, bo to moje drugie z nim spotkanie jako reżyserem i na planie. Więc cieszę się, że się nam to spotkanie udało. Mam taką nadzieję. Nie widziałem jeszcze żadnego materiału, ale z tego, co słyszę, jest co oglądać. I cieszę się właśnie, że z Maćkiem, bo to wyjątkowo wrażliwy i taki świetnie pracujący z aktorem, zwłaszcza reżyser, więc z tego powodu się cieszę z tego spotkania. Więc czekam teraz na tę premierę, zobaczymy jak to się ułoży. Teraz skończyłem też bardzo piękny projekt na podstawie życiorysu Simony Kossak. Tak, teatr telewizji, tak? Teatr telewizji. Grałem jej ojca, czyli Jerzego Kossaka. A spektakl, z którego prawdopodobnie zrodzi się wręcz film, bo z tych zdjęć, z materiałów, które oglądaliśmy, to rzeczywiście to jest wyjątkowo przepiękne. Przepiękna scenografia i klimatyczne to jest takie. Także to była duża, duża frajda praca przy tym, bo taka inna i cieszę się, że w ogóle, że teatr telewizji jakoś się reaktywuje, bo to takie medium, które zapomniane też by edukowało. Tak.
też czasami edukowało. Dla niektórych to jest w ogóle jedyny kontakt z teatrem. Prawda? I to edukowało, i to bardzo edukowało. Ludzie czekali na teatr telewizji i potem się to przenosiło na ich wrażliwość taką bezpośrednią z teatrem żywym. To jest jakiś z tych najbliższych planów. No i plany mam takie na jesień. Jeszcze nie wiem, tam dyrekcja coś wspominała o planach bieżących, ale nie chcę tego na razie zdradzać. Natomiast mogę zdradzić jeden projekt, który jesienią się będzie realizował właśnie na okoliczność mojego jubileuszu. Dostałem piękny tekst. Pani Elżbieta Woźniak przetłumaczyła wspaniały tekst. O, na razie zachowam tytuł w tajemnicy. W każdym razie dwuosobowa, wspaniała sztuka. Teraz jestem po rozmowach z jedną z reżyserek, bo chciałbym, żeby to reżyserował reżyser filmowy, nie teatralny, bo to jest tak kameralna rzecz, że wymaga takiego też innego trochę spojrzenia na aktora w teatrze. A czego dotyczy w ogóle temat? Temat jest dosyć oryginalny, bo rzecz między mężczyzną, który ma 75 lat i kobietą, która ma 45 lat. I spotykają się dwoje samotnych ludzi. Czyli o miłości. I o miłości, ale przede wszystkim o samotności, braku drugiego człowieka wokół. Że, ale oczywiście kończy się właśnie tym miłym, wspaniałym uczuciem. A w tej chwili jest na West Endzie grana. Ma wielkie powodzenie. No zobaczymy, będziemy to w połowie listopada będziemy mieli premierę. Także cieszę się z tego bardzo, bo to wyjątkowa rola, dwie wyjątkowe role. Wspaniałe zupełnie. Czyli jeżeli to się zrealizuje, to na scenie Teatru Polskiego. Na kameralnej scenie Teatru Polskiego. No to będziemy monitorować. Proszę trzymać kciuki i monitorować.